Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krótko, zwięźle i na temat. Chcę zadać Ci pytanie, jedno. Słuchaj. Któż albo co jest w stanie odłączyć Cię od miłości Chrystusowej? Któż Cię może odłączyć od miłości Chrystusowej? Nikt i nic. Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, więc nie daj sobie wmówić, że możesz być odłączony od miłości Boga. I nie daj sobie wmówić tego smutku, który Cię atakuje. Któż Cię jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej? Więc skoro wiesz, że nic nie jest Cię w stanie odłączyć, to nie trzęść portkami i się nie bój. Nie bój się! Bo nie otrzymałeś ducha niewoli, by się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymałeś ducha przybrania za syna, w którym możesz wołać Abba, tatusiu, ojcze. I to jest dla Ciebie dzisiaj dobra nowina. Dobra nowina na dzisiaj, więc raduj się, bo nikt nie odbierze Ci dzieciństwa Bożego. I nikt nie jest w stanie Cię odłączyć od miłości Chrystusa, jeśli tego nie chcesz. Niech ta myśl Ci przyświeca. Nie daj sobie wmówić czegoś innego. Życzę Ci dobrej niedzieli Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.